Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Yeah. Czekajcie. Nie powiedział hi. Yeah. Dobra. W każdym razie, chyba mam czas pomarnować trochę więcej czasu z nieznanymi osobami. A okej, okay. Chyba oni razem są ludzie, których już nie pamiętam. A co to za gość? Młody elf, ubrany, bla bla bla. Przesyła cię to, żeby mnie przegonić z miasta? Powiedz jej, że nigdzie się nie wybieram bez medalionu. Powiedziałem Serel, że nie pozwolę jej go sprzedać. Jeżeli po to tu przyszłeś, to oszczędź sobie kłopotu. O czym ty mówisz? Skoro musisz o to pytać, najwyraźniej nie jesteś tutaj, żeby mnie oskubać. Serel jest kurtazyną w słonym maszcie w darze Ondry. Pracujemy razem już od ponad roku. Ja znajduję szlachcica, który ma więcej pieniędzy niż rozumu, upijam go i wysyłam do niej. Spędzają razem miłe chwile, potem Serel pobiera swoją opłatę i mamy napiwek. 100 miedziaków tu, błyskotka tam, to dla nas łup, a te paniska i tak nie zauważają, że im coś zniknęło. No i wszyscy są zadowoleni. W każdym razie zawsze dzieliliśmy się łupem, aż do zeszłego tygodnia. Zebrała jakiemuś szlachcicowi naszyjnik. Wartość tego lingwistycznego medialu jest cholernie bliska bezcennej. Okej, dobra. Wiecie co? Zapomniałem się wyłączyć. Gdzie to jest? Zajęty? Czy to mnie tym nie wyłączy? Dobra, nieważne. Ternikwia jest święta dla mojego klanu, ale ona nie oddaje za żadną sumę, na którą mnie stać. Nawet jeśli bym tego chciał, to nie mogę wrócić z pustymi rękami. Zobaczę, czy uda mi się jakoś odebrać medalion od Serel. Znajdziesz ją w słonym maszcie. Obecnie można się z nią zobaczyć jedynie za opłatą, więc najpierw będziesz musiał pogadać z Meą. Ale proszę, cokolwiek zrobisz, nie rób jej krzywdy. Hej there. Dobra. To jest to. Nazwijmy to. Opcja VIP w tym burdelu. Dobra, przyodłość dom Hedretów. Tak, tutaj musimy pójść, żeby sprawdzić ten certyfikat. Jak już dowiemy się, że jest nieprawdziwy, to gościowi się oberwie. A już ja przypilnuję to już, tego, żeby mu się oberwało. Dobra. Z kim tu mamy porozmawiać? Kuren Enigmatyk. Powinien wiedzieć. Tak, Kuren. Kuren, Kuren. O, jest Kuren. Tak, to powiązane. Jest tu tego Beren. Nosisz ze sobą szepty Kednua z Ocena Dolina. Co prawda pogadę głosy. Skąd wiesz? Jestem enigmatykiem, więc o takich rzeczach jest częścią mojej pracy. Nosisz ze sobą woń starożytnych. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Niestety nie tak dużo, jakbym sobie tego życzył. Moje obowiązki wobec Lady Webb sprawiają, że muszę korzystać z moich talentów w innych sprawach. Lady Webb? Coś jak ze Spidermana. Madame Webb. O, ona chyba tak się tak nazywała w Spider-Manie. A dobra, mniejsza o to. Co cię odprowadza do grupy dunerickiej? Czy ten certyfikat jest prawdziwy? Jest na nim twój podpis. Trzymam w ręce dokument, przegląda się, bla bla bla. Pamiętam Prenhema. Puszył się jak paw, a kiedy powiedziałem mu, że jest duszowym potomkiem ederskiego generała, zaschło mu w ustach, a ręce całkiem mu się spociły. Chodziło o generała, który tłumił bunt Hadryta. To fałszerstwo. I to nie pierwsze, jak ja to widzę. Nie mam czasu na rycerzy i ich obsesję. Zanieś to oko do jego dowódcy, Klevera, i pokaż mu tę pieczęć. Jeżeli porównają z jakąś inną, to na pewno zauważy różnicę. Potępić człowieka za duszę, jaką ofiarowali mu bokowie, to niezbyt sprawiedliwie. Okej. Okay. Wygląda na to, że przydałaby ci się pomoc. Niestety, nie wolno mi mówić o mojej pracy. To sprawy przeznaczone tylko dla grupy dunryckiej. Mógłbym o tym rozmawiać z cywilem, jeżeli Lady Webb darzyłaby go zaufaniem. Okej.
Czy jesteś tak bardzo zajęty? Sprężne rodzenie, rosnące niepokoje i wszechobecne intrygi polityczne. Mamy tak wiele zaginionych dusz, że zaginione osoby są obecnie jednym z najmniejszych problemów, z jakim mamy do czynienia. Okej. Okay. Mhm. Dobra, fajnie. Myślę, że po drodze zajdziemy do tych rycerzy. Pogadamy z nimi. Że od razu odzyskamy ten pancerz. A właśnie, jak tam nasza... Chyba nie dojdziemy tak daleko. Rozmawiałeś z tym konusowatym enigmatykiem, tak? Jeden z moich nowicjuszy dołącz mi, że widział kogoś w archiwum. Daj mi certyfikat, nic ci nie zrobią. Rozłóż się, zawsze sądziłem, że jesteś kimś wyjątkowym. Wkrótce wszyscy się przekonają, że się nie myliłeś. Twoi przełożeni zasługują na to, by znać prawdę. Jaką prawdę, że ponad wiek temu byłem Eldyrczykiem, który jest teraz kubką popiołu? Proszę ostatni raz, oddaj tą. Nie bądź głupcem, jesteśmy w miejscu publicznym. Dobra, nie chcę z tobą walczyć. Więc powinieneś był pilnować swojego nosa. Nie pozwolę ci zniszczyć przez to mojej kariery. Okej, okay, dobra. Anuluj X. Dobra, zajmiemy pozycję. W sumie jesteśmy już na całkiem dobrych pozycjach. Okej, okay, wszyscy się wzięli za powalanie. Ja rzucę pancerz, ponieważ tak mogę. Pozwolę mi podejść. Nie, ty poczekaj. Pan Helma mamy? Stać najpierw? Czemu by nie? Okej. Okay. Już się ustawiał. Okej. Okej, dobra, może tutaj się skupmy ogień na razie. Okej, okay. Przywalisz im. Dobra, ty się do niego. Dobra. Możesz go oślepić. Tak. Trochę tutaj... Ejej. Musicie się tak tutaj... przechodzić. Okej, okay, powalili paladyna, ale to nie jest problem. Powaliśmy jednak coś w nicuszy. Okej, zaraz mag przywali mu. Pach! Okej, okay, powalili też nam kapłana, ale dobra. Przyciśniesz się tędy? Chyba nie. A tędy się przyciśniesz, co? O, wow. Nie, naprawdę nie znają się na taktykach zajmowania pozycji w bitwie. Serio? Chyba z połowę ataków odstąpienia teraz powodowa. Dobra. Okej. Powoli jeszcze raz na nowicjusza. Okej. To go nauczy. Temu przywal ze stokiem. Okej, mag obrywa. Ale da sobie radę. Okej. Może rzucić lustrzany obraz. Dobra, ty wróć. No sorry. Mieli was. Tu już Darku Peza. Tutaj pomożesz paladynowi. Wow. Ona się za bardzo rzuciła. I oberwała. Okej, okay, ty go zwiąż. Okej, okay, nie potrzebuję się tutaj. Dobra, zakrycie całe. Okej. Okay. Się nawalają. Ty strzelasz do niego dobrze. Okej, okay, paladyn może podleczyć nas.
Ok, oni mają trochę dużą redukcję obrażeń, ponieważ mają chyba płytówki, dlatego trochę z nimi. No, obrażeń też sami dużo nie zadają. Ok, tam ten zaraz spadnie. Ok, myślałem, że będziemy musieli czekać. Ok. Myślałem, że będzie opcja, żeby go wziąć do niewoli, czy coś, ale dobra. Nie było. Ok. Trochę krapu. Ok, najdoczniej jeden z tych napierśników był tym napierśnikiem. Sure. Którego szukaliśmy. Wszystkie są takie same. Ciekawe. Właśnie, jakie oni mają statystyki? Właśnie, w sumie jak nie są solidne, to mi się ich tak nie opłaca. Ale dobra. A właśnie, chyba w końcu ostatniego epizodu też przyjrzałem trochę ekwipunku. Porozdawałem trochę... trochę przedmiotów tu i ówdzie. Na przykład jemu dałem ten solidny skórzany pancerz zamiast zbroi błyskowej. Aż miała takie same statystyki, a mam mniejsze. Tak, a jest szybsza. Dobra, musiałem teraz pójść do miedzianych alei, żeby oddać ten pancerz, ale spoko. Mamy czas nie goni nas. Dobra. To było w sali odkrywców. Właśnie, jak tam nasza reputacja? Ach, tu chyba się nic nie zmieniło. Racjonalność? Okej, okay. Zatoka buntu, sojusznik. Nieznacznie pozytywna. Okej, okay. To chyba było wcześniej. Więc tu się dużo nie zmieniło. Może pozakończam jeszcze kilka tych zadań. To nam podskoczy. Potrzebujemy tej reputacji, żeby znaleźć w archiwum dane o bracie Edera. Więc pracujmy na to. Ok, Azrik. Czy to zbroja, o którą ci chodziło? Jak ci się to udało? Miałeś rację co do certyfikatu. Niestety Penhelm zmusił mnie do bitki. Szkoda, że tak to się skończyło, ale ta kłamliwa Wajza to wszystko rozpoczęła. Zrobiłeś wszystko, co cię prosiłem, jestem za to wdzięczny. Okej, okay, dał nam trochę monet. Zajdź do sklepu Sondili po drugiej stronie gmachu. Ma najlepsze towary w mieście. Zadbam o to, żeby pozwoliła ci się nie zaopatrzyć. Po co ci właściwie ta zbroja? Po nic właściwie. To po prostu pamiątka. Upamiętnia ona Order Magrany. Najwyższe odznaczenie za odwagę. Przyznawana pośmiertnie, nigdy żyjącym. My, jeleniobożanie, prawdziwi jeleniobożanie, nie mamy szlachectwa ani praw z urodzenia. Możemy z wyjątkiem jakichś szmalojebców za Edyru. Wszystko, co mamy, to honor, który przynosimy swojemu nazwisku. Order ma magrany. Niewiele osób może się nim pochwalić. Nieczęsto spotyka się członka dwudziestki, który nie przesadza, opowiadając o swoim wkładzie w rewolucję. Tak więc to jest coś, czemu staram się być wierny. Okej, dobra. O, i awansowaliśmy poziom. Fajnie. Okej, mówię o jakimś sklepie. Okej. Jest już lepiej niż wcześniej, ale nadal potrzebujemy. Zebrano do daninę. Będziecie zrabowali połowę. Ale okej, już. Mniejszą połowę. Okej, wygląda na to, że każda tura
To jakiś okres czasu. I za dwie tury skończy się chyba to zadanie. Ktoś chciał przeczytać, to proszę bardzo. Niech sobie spauzuje film. Ja nie zamierzam czytać teraz. Tak, jeszcze 19 godzin zostało do budowy kosza. Hey there. Okej, ale dobra. Co to było? Zajdź do sklepu Son Nild po drugiej stronie gmachu. Po drugiej stronie gmachu? Czyli gdzie? Okej, dobra. Nie patrzcie na ten spam w prawym dolnym rogu. Okej, może gdzieś tutaj? Tak, chyba tutaj nie zachodziłem. Chyba tutaj rzeczywiście nie zachodziłem. Zajrzyjmy. Pokaż mi swoje towary. Okej, znakomite rzeczy ma. Czyli znakomite są plus jeden. Oraz ma parę ciekawych rzeczy. Głupota z nerfa. Stanowczość plus jeden, kondycja plus dwa. Krawasze wszechogarniającego gniewu. Moc plus dwa, kondycja plus jeden. To jest fajne. Za 4500 taniocha. Tak, tylko że i tak nie mam aż tyle. Mam 7000. Coś mogłem sobie pozwolić na to. Z tego tak. Stanowczość plus 2, intelekt minus 1. Wola plus 12. Zdradzieckie podszepty. Życie 3 razy przed odpoczynkiem. Zauroczenie. Zauroczenie przez 10 sekund. Co daje zauroczenie? Zauroczenie cel walczy po twojej stronie przeciwnika, chociaż mniej skutecznie. Okej. Opończa lisiej łowca. Wola plus 5, refleks plus 9. Przywołanie szlachetnego stworzenia. Użycie raz przed odpoczynkiem. Przywołanie beagle. Czyli przywołanie jakiegoś psa? Okej, spoko. Żółciowe trepy. Pomniejsza cuchnąca pieszczota. Redukcja obrażeń kwas. Okej, nie jest opisane, co to robi. Pas Berserkera. Włącznie dla barbarzyńca. Czas szału plus 20%. Okej, mam tu zestawy i inne rzeczy. Okej. Fajnie, że mają znakomite rzeczy. Znakomity łuk myśliwski. Na przykład to by było dla niej dobre. Ale jak mówiłem, nie zamierzam kupywać takich przedmiotów, bo na pewno podczas podróży znajdzie nam się co najmniej kilka takich rzeczy. Ale te krawasze gniewu, moc plus 2, kondycja plus 1. Nie mogę sobie ich odmówić. Bardziej, że mamy trochę krapu tutaj na sprzedaż. To jest solidny sztylet. Solidna maczuga. Negwitańskie tarcze. Pistolet sobie zachowam. Okej. Mamy też te napierśniki. To sobie zachowam. Jeniomborskie ubranie. Dobra, pancerz skórzany. Czemu by nie? Okej. Z grubsza. A te krawasze sobie wezmę. Okej. Właśnie jemu dałem jakiś lepszy pancerz. Dobra, nieważne. Te krawasze. Kto je dostał? Ty. Chyba dam to mojej głównej postaci. Co ty teraz? Nie masz nic. Czy to ci da zwiększa życie? Nie. Czy ty masz już jakiś bonus do mocy? Pierścień zamyślenia? Kondycja plus 1, moc plus 1, stanowczość plus 1.
Stanowczość i tak ma plus 2. Nie, z czegoś innego chyba miał stanowczość plus 2. Nie. Czekajcie, moc plus 2. 18. Zdrowie 662, tak to mu nie daje. To mu zwiększy hard trochę. Okej, ty masz jakieś bonusy do mocy? Nie. Okej, jeszcze raz. To jeszcze raz. Co to dawała ta druga szansa? Przy utracie przytomności. A, przepraszam mnie teraz. Chwilę oddzwonię. Okej. Więc zobaczmy, zobaczmy. Druga szansa, przeniesienie, podniesienie z 30 punktami wytrzymałości. Chyba będę musiał dać Ederowi. Ja chcę mieć moc 18. No, czekajcie, no. Okej. Tobie pierścienie, jakie ty masz? Stłumienie nieszczęść. Dużo mnie dobrze możemy dać kapłanowi w takim razie. Tobie możemy dać tą drugą szansę. Teraz masz 17 mocy. Dobra. Dobra. Więc tak, chcę, żeby paladyn miał trochę mocy, ponieważ więcej. Ponieważ mimo, że nie jest główną postacią zadającą obrażenia, to może się to przydawać. Dodatkowa moc w jakichś opcjach dialogowych. Więc dlatego chcę mieć tak. Dobra. Trochę powydawałem kasy. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Dobra. Biegniemy. Biegniemy do... Do daru Odyn. Ody. Czy Odyny? Do daru biegniemy. Oddać questa. A właśnie, mamy jeszcze ten jedną rzecz, którą mieliśmy sprzedać jakiejś animance. Dar Ondry. Tak. Zajmiemy się też tym zaraz. Trochę pieniędzy zawsze się przyda. Dobra. Okej, ona chyba gdzieś tutaj stała pod latarnią. Latarnią morską oczywiście. Bez skojarzeń. Do słonego masztu również musimy zajść. Porozmawiać z panią pewną pracownicą, może tak to ujmę. Śmiesznie wyglądają, jak tak biegają w przyspieszonym tempie. Dobra. Okej, to załatwiło sprawę. Nie zgadniesz się, co stało. Czekałam, aż wrócisz, a zamiast ciebie, kto nadchodzi z doku? Sama Marvet. Szkoda, że nie widziałaś, jak ludzie się na nią gapili. Ona wchodzi do latarni, jakby nigdy nic. A gdy myślałam, że stało się tam coś złego, nagle wychodzi, wciąż nic nie mówiąc. Teraz słyszę różne opowieści o Marvet i ostatniej latarniczce. Nie wiem, w co wierzyć, ale wszyscy wokół są przekonani, że to miejsce znów jest bezpieczne. Mamy już nawet robotników gotowych do pracy. Okej. Okay. Sporo zarobiliśmy, fajnie. I wiem, że to tobie powinnam podziękować. Proszę, to dla ciebie. Nie wpadnij tu jeszcze, jak skończę pracę. Mam poważne plany wobec tego miejsca. Super. Hey there. Bart również nam awansował. To fajnie, fajnie. Okej, już trochę finansowo gorzej stałem, więc fajnie, że zarobiliśmy jednak. Trochę miedziaków z powrotem. Ojejku, biegnijcie.
Ciekawe, czy uda nam się porozmawiać z tą, jakieś tam było na S, kurtazyną, bez płacenia pieniędzy. Czy uda nam się zagadać do burdelmamy opcję w stylu my chcemy tylko porozmawiać. Okej, okay, ale to w następnym odcinku. Potem jeszcze mieliśmy chyba jakieś zadania. Tak, mieliśmy sprzedać to berło. Sekretny ładunek? Do nas w lecznicy czy dusz. Okej. Okay. Tak, mamy sprzedać to berło. Coś tu jeszcze mamy? A, to mamy. Dla tej animantki zadanie. Aha, i to w sumie byłoby na razie tyle questów w Zatoce Buntu. Hey there. Więc jak się tym pozajmujemy? A właśnie, jak tam nasza reputacja? Sojusznik 12. Okej, fajnie. A Zatoka Buntu nadal sojusznik. Tak, wykonamy te questy, zobaczymy, czy pozwoli nam to pójść do archiwisty, czy wystarczy taka reputacja. Okej, ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!